Tu też w ogóle nieczynne widzę. W ogóle to Haven City jest w ogóle nie... Znaczy, technicznie to jest to samo Haven City co w dwójce, ale po prostu... Wow, te 2 lata temu ono tak wyglądało. W sensie, wiecie, wydarzenia przed Jackiem dwójką, nie? Masakra w ogóle. Nie wiem, czy czasem ono trochę lepiej nie wygląda. Chociaż nie, wiecie co? Ja bym powiedział, że w dwójce Haven City o wiele lepiej wygląda. Mamy w ogóle 2 misje do zrobienia. Nie wiem, od jakiej teraz zacząć. Może zróbmy na razie tą. A jak starczy czasu, to tą drugą zrobimy. I wtedy się sesja zakończy. Dobra, co tu mamy? Gdzie my w ogóle teraz lecimy? Distillery. O Jezu, to będzie dopiero ogromna lokacja chyba. Chociaż nie, no wiadomo, liczby orbów i tych gemów mogą czasami zmylić. Ale o co tutaj będzie chodziło? Bo mamy kolejną? Collect 30 gems. O, tu już trochę ulepszone te. O kurde, ale was zmiotacza ognia dojadę teraz, sukinkoty jedne. O. Tej lokacji nie pamiętam już dosłownie. Więc to będzie takie moje pierwsze oficjalne przejście tego distillery. Okej, drzwiczki mamy odblokowane, ale ja bym tu jeszcze se poleciał. Chociaż tutaj nic nie widzę. W ogóle zobaczył, czy czasem nie będą żadne tutaj precursor orby nigdzie wystawać. Gierka lubi coś takiego robić, uwierzcie mi. Zresztą chyba się nawet sami przekonaliście, jak graliście w Darkstara, że czasami te orby są tak pochowane, jak robisz 100%, to po prostu jest masakra. A ja się trochę, wiecie co, oddalę, bo wydaje mi się, że trochę za blisko byłem mikrofonu. A wiecie, że ja nie chcę przesterzyć na let's playach. Bo jeszcze tam trochę edytuję to audio. W mniejszym lub większym stopniu. Nie no, ogólnie graficznie to ta lokacja bardzo ładnie wygląda. Tego nie mogę powiedzieć. Właśnie się zastanawiam, czy by czasem tam nie polecieć, ale dobra. Nie będę ryzykował. Aha, i tutaj też zbieramy te zielone te dymki. Teraz tak zauważyłem. O, proszę. A co tu mamy? Ja tak łatwo nie pominę orbów. W ogóle ta lokacja mi też przypomina lokację z Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny, jak i więzień Azkabanu. Po prostu taki jeden wielki... Jedna wielka taka komnata, jedna taka wielka twierdza, nie? Gdzie trzeba było tam robić na przykład challenge Scarpe Retractum. Trzeba wrócić sobie do więzienia Azkabanu na PC. No to jest świetna też część. Niektórzy jednak wolą, wiecie, są zwolennikami kamienia. Ja jakby to jak najbardziej rozumiem. Ja natomiast lubię właśnie i więzień, i kamień filozoficzny. O kurde. No to tutaj udany jestem, nie? Co tutaj się teraz odwaliło? Muzyka w ogóle jaka tutaj leci. Świetna. Thank you.
29. O, tutaj trzeba będzie się dostać. He! Aha, dobra. Kumam. No, przecież mogłem to w taki prosty sposób zrobić, ja pierdzielę. Nie no, powiem wam szczerze, że ta lokacja mi dosyć mocniutko zaimponowała. Bez kappy. I dlatego też tak nie wiem za bardzo, co mogę powiedzieć. Po prostu zamknęła mi trochę mordę, bo szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się czegoś takiego. Znaczy, tak wiem, teraz pewnie to wyjdzie, że o, Pomidor, to ty w końcu grałeś w tę grę, czy ty w to nie grałeś? Grałem, ale jakby nie ćwiczyłem sobie przed nagrywaniem tego let's playa, więc tu wszystko, co ja robię, to jest tak naprawdę w większości robione na takim totalnym spontanie, chociaż były lokacje, które sobie ćwiczyłem. Ale z pewnością to nie była ta. A soundtrack ma też w sumie całkiem spoko. 20 na 60, 38 na 62. Okej. O, tutaj teraz idziemy na taką sekcję. Tu w ogóle mi się przypomina już Rayman 2 przez tą kolorystykę. Aha, i teraz mamy taki, powiedzmy, pościg, bo ta cała lawa nas będzie teraz ścigać. Okej. Nie! Udało mi się tamte chociaż zebrać? Nie pamiętam, miałem chyba 28 już. Czy mi się udało tamte zebrać? Tak, udało się, dobra. To teraz tamte walić, lecimy dalej z koksem. O, tamte zdobędę sobie. To się na luzie musi udać. To jest całkiem ładny wynik. Chociaż daleko dalej do tych 62, ale no trudno się mówi. Ja to udany jednak jestem. Udało mi się tutaj wlecieć. Dobra. Co to w ogóle jest za jakiś nowy typ tych? A nie, dobra, tych to znam. Pamiętam, że one się tutaj te nakręcały, takie one leciały w twoją stronę jeszcze rażąc cię prądem. Dobra, te znam. A tam w ogóle coś jest? Zobaczmy. Okej, nic nie ma. Mission complete. Ja wolę mieć wszystkie te gold gemy, nie żebym się czepiał. No, znowu plujące, kurde, kwasem we mnie. Nie ma takiej opcji, kurde, frajerzy jedni. Frajerzy jedni. Już widzicie, nawet umić. Nie mówić, tylko umić nie umiem. Ja pierdzielę. Ten let's play to dopiero, kurde, jest udany.
tu w ogóle, kurde, ja już nie wiem w ogóle co ta lokacja mi przypomina, bo ja już czasami mam wrażenie, że jakbym szedł, kurde, do tego, do pałacu barona Praxisa, nie? Tylko trochę takiego zmodyfikowanego. Bez kitu ja już sam nawet nie wiem, gdzie ja chodzę, po prostu idę, bo idę, nie? No dobra, to co, lecimy teraz tu? O, ideolo. No i ponownie 57. (grywa) 52. Czyli mamy razem tak, 52 na 60, 57 na 62. I prawie 400 orbów na 1000, ja pierdzielę. To już prawie, praktycznie koniec zaraz będzie. W sensie koniec praktycznie, wiecie, orbów. I może gierki, kto wie. Okej, okay, czyli skończyliśmy Distillery, czyli brakuje nam tak 8 orbów i teraz matematyka 57 plus 3 to jest 60, czyli brakuje nam 5 tych Skull Gemów, albo po prostu Gold Gemów, a procent gry mamy 38. No dobra, to zróbmy może jeszcze to. Zobaczymy, jak długa ta będzie misja i wtedy sobie zakończymy. I w taki sposób... O, czekajcie, musimy lecieć tutaj, w tę stronę. A to co to jest? Jakiś podwodny ten poziom będzie nas czekał. Fish Canary. Co to jest w ogóle za poziom? Nie kojarzę tego poziomu. O kurde, to tak coś a la lodówka tutaj będzie nas czekać. Ale muzyka tutaj, kurde, energiczna.